Zamień nogi. No. Na które? Lewa do prawej i prawa wyżej. No. Wow, super, super. Dwa, Gosia, co robisz? Robisz czarno dzisiaj? No bo jak ci tak dobrze poszła ta żółta za pierwszym razem, to może ta czarna też... Mówię, że Gosia, jak żółtą zrobiła za pierwszym razem, to może tą czarną czaśnie. Może to jest do jej wzrostu akurat, nie? Może jesteś za wysoki, Paweł. Iść tak, jakbyś był malutki. Rób takie krótkie ruchy, wiesz, delikatne. Pomyśl, że jesteś małą dziewczynką. Ale nie aż tak małą. Pomyśl, że jesteś średnią dziewczynką. Na pasku. Na sztej. Jak to się nazywa? Co jest w pasku? Taka... Nie szlubka. Ta klamra taka, nie? Z paska. Miał metalową klamrę. Nie, jest taka normalna klamra, wiesz, z paska. O! Albo w szparę to już... Krawędź. Paweł, a jakbyś przerzucił lewą rękę do tego dalszego czarnego? On chyba jest za mały, wiesz? I wtedy prawą... On jest chyba nie, to jest na stopę, wiesz, chyba. Tak? No, tak się daje. I daleko jest bardzo. Jak Paweł ma nogi tutaj, to nawet tam nie sięgnie chyba. Jak masz problem, to pomiń to miejsce. Ja tak czasami robię. Ciężkie. Ja myślę, że odwrotnie jednak było lepiej. A dobrze. Ale przejebane. Odkręcam tutaj strasznie. No. No. Zacznij sobie piętę na ten duży. Chyba nie wyciągnie tam nogi. Nie wyciągnie tam nogi. Paweł, nie mogę cię za nogi otrzymać, opierdolisz. Nie? Masz luz. Super. Oddychaj mocno i w prawo troszeczkę się odeszli. Nie, ciężko się. Przestrzał zrobić.
tyle mam to. Brakuje gdzieś tam po lewej stronie. Brakuje tam jakiegoś stopnia, na pewno kurwa, na byli jaja. Jedynie chyba na tarcie. Ale ja sobie tego nie wyobrażam. Prawa noga w górę. Oddychaj tutaj. Kurwa, pięć. Daj spokój. Dzisiaj daj spokój. Dobra, mamy co robić. Znaczy ja nie wiem, czy nie będę podchodził, ale...